Dzień dobry kochani, za nami dźwięki wielkiego miasta. Przed nami, a teraz wami, Pałac Kultury i Nauki. To może oznaczać tylko jedno. Wreszcie ruszyliśmy tyłek z biura. Wiecie, że kochamy motoryzację i z wielkim uśmiechem przyjęliśmy wyzwanie od firmy Panek i żeby to wybrzmiało, powiem po amerykańsku. 24 hours in car without wychodzenie. A do dyspozycji mamy kilka naprawdę ciekawych modeli. Zasady są bardzo proste. Mamy spędzić 24 godziny w aucie bez wychodzenia. Wyjątkiem jest oczywiście tylko przerwa, żeby sobie pójść zrobić siku, ewentualnie też zatankować, ale chcemy to zrobić jak najszybciej, żeby tych rzeczy nie przeciągać. Ustaliśmy ze sztabą, że zagramy papier, nożyce, kamień. Osoba, która wygra, wybiera furę na pierwszą część dnia. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Piękny Roman, chodź. Widzę, że idziesz tyłem spokojnie. No nie, nie prosiak. Nie ma opcji, jedziemy maluchem! Bo to jest historia, sam miałem malucha. Kawał naszych wspomnień. Zobaczcie, co będzie się działo. Sztaba, nie uwierzysz, ale zrobię to. Co zrobię? Poświęcę się, wejdę z tobą do auta. Ale ty nie masz wyboru, ty mógłbyś ewentualnie zdecydować, czy się z przodu, czy z tyłu. Każde przekroczenie prędkości, każda niebezpieczna jazda, jeżeli jakąkolwiek planujesz, to znaczy dla mnie powyżej 25 km na godzinę, zostanie zarejestrowana tym oto urządzeniem rejestrującym. Pamiętaj, że to jest wersja z USA i to w milach siedzi, 25 mil. O Jezus Maria! Kuźwa. To ja mogę siedzieć! Jeszcze pasa musisz jakoś zapiąć. Zajebiście, patrz, nie mam duszki. Dobra, dawaj klucze i patrz, wymontujemy to. Ty masz od razu podłokietnik. Ale jaki fajny mięciusi! Jaki podłokietnik. Dobra, przysiadam się do ciebie, ryzykuję. Ty sztaba, ja nie mam jak zamknąć drzwi. Przykro mi, no to trzymaj. Do wszystkiego goni. Zero twardych plastików, sztaba. Zobacz na desce. Sprawdziła skórę, tak. Dobra, odpalam. Dobra, odpalam, bo my tutaj gadamy. To jest komunistyczny airbag. Jezus, ten dźwięk, kocham! Podaj punkt, gdzie jedziemy. Warszawa. Gdzie chcesz tym jechać? A do fabryki byśmy pojechali, FSO. A nie wiem, gdzie jest, chyba na Żeraniu. Nie, no do fabryki, no. Punkt pierwszy, Żerań. Zżera mnie ciekawość, haha! Rozumiecie? Kochani, najważniejsze, 11:57, liczmy, że 12. Nie jest 12. No, pięknie to pokazujemy. Strasznie. Godzina 12, zaczynamy challenge. Czekaj, czekaj, poczekaj. Co? Nie wiem, boję się. Jadę! O kurde, sztaba. O Jezu, jak tu hamulce działają. No, mam tutaj Artur, przywita się z widzami. No witam wszystkich, będziemy pilotować was. Raz z tyłu, raz z przodu. Jakbyś nas prowadził, to wolimy się w ciebie wbić niż w jakąś ciężarówkę. Jedziemy. Gdzie ona jest? Ósmą pierwszeństwa masz. No ty kurduriu. Już nie zjechało, nie? Słuchajcie, w korkach warszawskich, powiem wam szczerze, na Żerań z parkingu, w którym można sobie za darmo zaparkować furę panka. Tak, dobrze słyszeliście. Za darmo. Dokładnie tak samo jak w miejskich strefach płatnego parkowania, które macie za gratisolca. Na Żerań mamy 12 km. Przed nami dwa auta stoi Maserati. Czy jedzie szybciej niż my? Jak on jeszcze wyprzedza tutaj po tych torach? Tu jest pełny bak paliwa. Jak ja miałem malucha, nigdy miałem pełnego baku. To ty nie miałeś baku. Nie wiedziałem, że wskazówka może tak przesuwać. A ty lusterka masz ustawione? Nie. No jak? Zaraz mam tą swoją szybkę, bo ona mi przeszkadza. Ej, jest nie? Fotoradar. Gdzie? No jest przed nami. Ale byłby ja, jakbyśmy maluchem dostali. Tak ze strony, jak chcesz lusterką? Odchylić ci? Tak, tam. O, zostaw, jest dobrze. Wyobraź sobie, że dostałeś motoryzacyjny program na TVN Turbo. Zrób recenzję auta, ale tak krzycz, żeby cię było słychać. Auto być może jest małe, ale to jest jego zaleta, szczególnie jeżeli mówimy o użytkownikach dużych miast. Wszędzie nim zaparkujecie, tak? Wszędzie nim wjedziecie. Czy jest szybkie? W mieście i tak, nawet jakbyście chcieli łamać przepisy, nie ma jak, są korki, wiadomo. Nie polecamy łamania przepisów, jeżeli chodzi o prędkość, tak? Wygoda dla kierowcy jest bardzo w porządku, jeżeli nie jesteście dryblasami i mierzycie między 1,60 m a 1,62 m. Głośność w kabinie to zależy. Dla fanów motoryzacji to jest dźwięk, który po prostu fajnie słychać. A teraz redukcja biegu i go! Jesteśmy na jeździe maluchem! It's crazy! Ziomy, jak przekroczycie 8 tych, to jak kurwa wysiadam. No właśnie, nie ma jęcze, nie ma miękkiej gry.
jestem tak wycieńczony. Się zestresowałeś troszkę. Słuchajcie, czy wy macie jakieś monety? Mamy monety. Mam chytry plan, bo muszę odreagować tam. Muszę wziąć sobie wodę, kurwa, nie wytrzymam. Muszę sobie wziąć jakiś sok, nie? Dobra, stój! Boże, Roman! O nie! Wypluło mi dwójkę! Wrzucam i patrz, co się dzieje. Jest! Ale nie ma smakołyków z maszyny, niestety. Kuba, my się zostawiamy i jedziemy. Cześć. Lekko się zgubiliśmy, nie chcieliśmy wbijać się przed tira, bo jesteśmy po prostu... Mięcy w blasze. Ja chciałem, ale bym powiedział, żeby się nie wbijać. I teraz już jesteśmy na miejscu, tylko musimy tutaj sobie zawrócić. I teraz albo wjeżdżamy tam... No tam. Tak. No dobrze, wszystko wiemy, ale nie? Fajnie, bo chcieliśmy pojechać na Żerań, byliśmy pod jakimiś fabrykami, coś. Ale pod elektrowniami, Boże, nie mogę mówić z emocji. Energylandia przy tym to jest. Inaczej, to jest tak. Jest okienko, gaz i jesteś w okienku i spokojnie, nie? Słuchajcie, pogubiłem kamerę, muszę wam powiedzieć. Co? To trwało 50 minut? Pomóż mi się rozebrać, bo nie mogę wychodzić. Pysznie się jeździ takimi samochodami. O, ale ty mnie nie skuwa jak policjant, tylko bluza, proszę. No. Trochę czasu w FSO i znowu emocje, bo wracamy na drogę! Sebastian jest tak podjarany, że nawet wrócił do czasów szkolnych i chciał kilka ciekawostek opowiedzieć. Kochani, przede wszystkim malucha wyprodukowano od 1973 roku do 2000 i wyprodukowano łącznie ponad 3,3 miliona sztuk. To jest po prostu crazy liczba. A wszystkie się sprzedały? Tak, jeden został, tam dwa do muzeum. Na początku lat 90. maluch był sprzedawany w Australii jako najtańszy samochód. Co ciekawe, powstało także edycja limitowana, 500 sztuk malucha w wersji cabrio, który się nazywał Bosmal. Bosmal, czyli bo był mały. Tak, bo był mały, nie? To powiedz mi, co ma wspólnego maluch z cygarem? To i to się roluje. Nie, żartuję, bo tak też zagrałeś ciekawostkami. Chodzi mi o to, że maluch, wbrew pozorom, jest autem również popularnym, uwaga, na Kubie. A, słyszałem, no. Czyli cygaro Kuba, rozumiesz konotację, rozumiesz. I to ma ciekawostka. Ale podobno tam jeździ około 4000 sztuk tego malucha. Aha, czyli wiedziałeś. Mniej więcej, ale nie zapomniałem o niej. Ale jeszcze chciałem powiedzieć, że dla fanów prędkości maluch do setki rozpędza się w czasie 56 sekund. Ja pierdolę, no fajnie. Oczywiście nowy, bo używany może jeszcze dłużej, nie? Dlatego to jest bezpieczne auto w sumie. Tak, na pierwsze auto do miasta. Na przykład jak nim od nas jedziecie do Castoramy, to nie możecie dostać mandatu, bo nie jesteście w stanie się, tak mamy blisko, że rozpędzić do setki. I tyle. Wracamy do macierzy. Wracamy! Bileta nie ma. Oła! Szybko! Bo mam zamknął szlaba jak firma! Masz to! Dwie godziny z tym świrem w tym aucie, żeby zrobić sesję pod znaczkiem FSO. I powiem wam, że to były... dwie godziny jakbym na Hyperionie w Energylandii ciągle jeździł, nie? Nie ma za co wystawię ci rachunek po prostu za taką przygodę. Przemyśliliśmy ze sztabą temat i prosiaka zostawimy sobie na wieczór, bo jestem turbo głodny, oni mogą poczekać. Przesiądziemy się do Tesli, bo w opcji wynajmu, carsharingu mamy również auta elektryczne. I co to oznacza, piękny Romanie? Nie wiem. Elektrycznym punkiem możemy jechać
po pasie zielonym. Bus pasie. Pasie zielonym nie za bardzo. A jest godzina po 14. Korkowa. Przed 15 zobacz na miasto. A my akurat... Dobra, zaraz się widzimy. Dzisiaj jeszcze modelami z grupy Extreme sobie pojeździmy, więc wzięliśmy Teslę trójeczkę, żeby było tak na obiadek. Chciałem też tobie pokazać podróż między dwoma światami i trochę tamtego świata się obawiam, bo nie wiem, czy wiem, jak uruchomić Teslę, bo nigdy nie jeździłem. Dajemy sobie 15 sekund po to, aby przejść z jednego samochodu do drugiego, a o 15 sekund wydłużymy ten challenge. Wow. No jest 24 godziny, tak? Ale to jest chyba naturalne, że skoro zmieniamy fury, to musimy zmieniać. Naprawdę musimy też szanować cudzą własność, szanować swoją, więc nie kombinujemy z podjeżdżaniem na drzwi, z przesiadaniem, niż jesteśmy dorośli i wiemy, że trzeba ciężko zapracować na takie sprzęty. 3, 4. Ale... Ty, tu nie ma tych prawdziwych skór jak w maluchu. Ale filmy tu można sobie oglądać. Jaki schówek! Ty, okulary. Ty, ale zajebiście, jak masz problem, co dzwonisz. Co? Bąk na żądanie. Naciśnij lewe pokrętło przewijania. Ale nie, bąk z kierunkowskazem będzie lepszy za każdym razem, jak włączysz kierunkowskaz. Jeżeli macie taki problem, że ty, nie używacie... Ja pierdolę, tu się zaznacza, którego fotela ma pójść bąk? Możesz komuś podrzucić i jedziesz z teściową i mamo! I podrzucasz jej cichacza i robisz tak. Kocham te auto. Czas na romans? Dobra, panowie, spadać, bo my teraz mamy tutaj romantiko. O co chodzi z tym autem? Jak stoisz w korku w nocy, to możesz sobie włączyć, no. Pokaż świateł, pokaż świateł. Włączyło do romantycznego! Jedziemy z bąkiem na kierunkowskazie. O, z tym. Patrzcie, daj kierunkowskaz. Ale losowo. Dawaj, proszę. Dobra. No zrób to dla mnie. Przekonałeś mnie od razu. Dobra, pytanie. A jak go się odpala? Goli. Goli. Paczki ziomy. Samochód, kliknij w samochód. No i tutaj masz otwieranie będzie gdzieś. Instrukcja obsługi. Ale dobrze, że chociaż skrócona, stary. To jest niemożliwe, co tu się dzieje. Ale przysięgam wam, fotele są tak wygodne, że to jest jakaś głowa mała, nie? Ty na razie jesteś sztabą osrany, nie? Ja pierdziu, w maluchu był osrany, w Tesie jest osrany, ja z nim więcej nie jeżdżę. Wtedy nie mówiłem nic, nie miałem siły na ciebie. Teraz miałem jestem, człowieku. A teraz nic nie mówię. Jeżeli ty chociaż odrobinę się czujesz, tak jak ja, ty się wtedy czujesz odrobinę tak trochę, no patrz na to. No patrz. No panie. Kierunkowskaz włączony. Ale nie, to nie da rady. Co ty na skuterze mi tu? To jest przesada, weź mi to wyłącz. Co to otwierdza? Człowieku, ja nie dałem gazu! O kurwa, jak to daj. Myślałem, że ja się zrzygam. Ty! A gdzie się prawie zrzygał? Człowieku, to się rozpędza jak w Energylandii! Kochani, po pierwszych ekscytacjach nadal jesteśmy podekscytowani, chyba nawet sztaba jest podekscytowany. Kramer przestał być głodny, bo żołądek się cofa przy przyspieszeniu. Nigdy bym nie przypuszczał, że przyspieszenie do 60 jest takie zabójcze, stary. Marcin jest szykowany tak, na zasadzie, skąd te koła mają taką moc. No i sztabuś, nagraj proszę koreczki w Warszawie. Z tej kamery mamy, że bus pasem jedziemy, tutaj uśmiech Marcina. A to jest... Słuchajcie, to jest plus 10 milionów, bo 10 było za mało, chcę powiedzieć, do pomysłu na A, wypożyczanie tego auta, B, posiadanie takiego auta. Ale nie czujesz się jak taki Janusz, który po prostu wszystkich wyprzedza? Czujesz się jak młody bóg, człowieku. Najlepsze jest to, że jedziemy elektrykiem, mamy prawo jechać bus pasem, a ja czuję się, jakbym po prostu łamał przepisy. System, nie? Tak. To jest aż niemożliwe. Wyskocznia, 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 jak GTA. Nie, bo zielone drzewa są. Wybraliśmy sobie China Restaurant, bo znaleźliśmy coś takiego, że mają tam naprawdę przedziwne potrawy. Kulinarni kaskaderzy widzą tylko stuletnie jaja i różne inne... Jakieś jelita czy coś. Tak, no? Jelita w porach i tego typu rzeczy.
romantyczny i nie wychodź z auta przez całą noc! Czas na romans! Człowieku! Puszcza ciepłe powietrze. Z tego? Yeah! Patrz, jakie to jest ciepłe powietrze! Yeah! Masz ogrzewanie! Weź tu wstać rękę! Ty, no patrz, to jest ciepłe powietrze. Rzeczywiście. Wali ciepłym powietrzem przy ognie. Ale wiesz co? Czujesz? Brakuje zapachu takiego, wiesz, jeszcze wędzonego drewna. Dawaj menisz tam. Na pierwszy rzut proponowałbym nam zjeść jajo chińskie stuletnie. A tam masz jakiś numerek jakiś, G coś, tak, albo coś? B15. B28 Meduza. Myślę, że nie będziemy o tym daniu dyskutować. E17. E17 to jakiś ten jest, dodatek, nie? No, jeszcze coś do picia dawaj. To jest B19. Sok z lycha jest. Liczy. Przepraszam, jaki kurwa debil. Dwa razy kapucinko sobie nie ma. Dwa razy kapucina. A few moments later. Filiżan. Ja. Fajnie. Pani mówiła, że nie ma na wynos, ale wyprosiłem. Tutaj masz cup folder. Zmieści się. No nie wiem, czy tak? Mieści się. Patrz jak idealnie. Na ucho jest. Jeszcze mango i liczy, panowie. O, dobrze. Sobie zostawcie do dodatku wręcz. Gali zaczyna ucztę. O, pod słońce. No smacznego, chłopaki. Pijcie tą kawkę jeszcze. U nas uczta się dopiero rozpoczyna. Nasze już jest i jest przepyszne. Wy chyba zbyt wykwitny wybraliście, bo jeszcze się chyba robi. Czyli naszego nie ma? Nie. Nie lubicie nam skoria? Kamer, jest tak pyszne to jedzenie. Z uśmiechem wcinamy swoje, ale jak przyjdzie wasze, to wam zaniosę, spokojnie. Ale gdybyś kiedyś tutaj był w okolicy i nie musiał 24 godziny być w samochodzie, to zapraszamy tutaj. Niesiemy chłopakom jedzenie. To nie ma. Meduza. Skąd to jest meduza? Bo jest przezroczyste. To jest nie jajo? O-o. Czurne! Czurne jajo! Zaczynamy od startera, tak jak było. Jezu! Jestem tak głodny. Nie umiemy jeść pałeczkami, ale to nie jest przeszkodą. O Boże! O nie, ja tego nie zjem. Patrz na żółtko! Ja tego nie zjem! Dawaj do buzi! Czuję, że dobre! Nie patrz na to, ale jest spoko. Orzechowo, palone, słonecznik, szczypiorek robi robotę. Słuchajcie, te stuletnie jajka są pyszne. Kulinarne przeżycie. Ale Archie, co to jest? No, co mamy wiedzieć? Powiedziałeś, że dwóch dań nie ma, jakieś zamieszanie? Nie, bo jedno są jakieś łapki kurze, wziąłem i ozory. No bo nie było nic innego ciekawszego. Zdecydowanie meduza, ale zajebiste. Choć co, przykro mi, ale nie będzie tutaj płaczu. To jest zajebiste. Miało być strasznie spysznie, nie? Sztabą otwieram dalej. O Boże, co to jest? To są kurze łapki. Dobra. Ojejku, ale same... O kurde, pokaż tu sztab. Ta kuchnia jest jakaś niesamowita. Ale te kości jakoś spreparowane są? Trochę chrząstkowe, ale... Jaka dobra kuchnia. Nigdy bym się nie spodziewał, że nóżki mogą tak smakować dobrze. Znowu zajebisty temat. Jest to chrupiące i chrząstkowe. Jak to dobrze nabiera smaków sosów i warzyw a, obok, tak, nie? Odpowiednie sosy, za nie, że ketchup. Tak, ale grzeje kominek. Szykuj za gorąco. Przecież mówiłem ci wcześniej, że grzeje. Co grzeje? Kominek. To grzeje w sumie? Dotknij tu ręką. No i jaja jak beret. Archie, to już ty zamówiłeś. A co to, są ozorki? Tak, no to będą ozory, czy co tutaj? Ale widzisz, też jest czosnek i szypiorek, jak ostatnio. Jak na święta... O kurwa! Jak na święta pieczona karkówka. Taka cieka taka klasa, idealna, taka... Taki schabik mamy. Która sama już się rozchodzi, rozpływa się. Okej, to jest dobre. Ale niedoceniane przez nikogo. Trzeba umieć robić takie rzeczy. O Jezus. Ty szczerze? Dawno nie było tak, żebym ja tak testował, stary. Tak o. Jak ta krajpa się nazywa? Chinatown. Polecamy. Jaka to ulica? Sujki, ale są trzy w Warszawie. No my byliśmy w środku, ja muszę powiedzieć, że było spoko. Goli to w ogóle podjarany był chyba, bo powiedziałeś wyśmienicie. A to? Co to jest? Archie już musi nam powiedzieć co to. Jeszcze coś, a to nie, to wy zamawialiście już chyba. Nie. Nie, ja zamówiłem wam dwa dodatkowo. No uszy muszą być. Takie pocięte w paseczki. Nie takie chipsy tylko. Tak, inaczej zrobione. Ciekawe, czy ktoś kiedykolwiek w tej Tesli jadł takie dania. Nie ma opcji. Pomieszanie tłustego boczku z flakami z chrząstką z kurczaka. Tak. No, to takie super nie jest. To takie, już takie turbogłodne, nad ranem zjemy to. Powrót, panowie, po kolejną maszynę. Panowie, wracamy po maszynę. No i kochani, emocji jest, kurde, cały czas turbo wiele.
A jeżeli wy chcecie sobie przetestować, zobaczcie, czy w waszym miejscu jest panek. Na bardzo prostej, jeżeli mogę tak powiedzieć, aplikacji odnajdziecie na radarze samochody z waszej okolicy. Z racji tego, że działamy wspólnie, mamy dla was wszystkich kod. 5 sposobów, kod łamany przez hasło, tak naprawdę kod. I tylko i wyłącznie przy rejestracji. 5 sposobów na, przepraszam. I tylko przy rejestracji, przy zakładaniu konta wpisujecie sobie tam w pole 5 sposobów na i dostajecie 2 dychy na start. Ostatni czas spędziliśmy w tym aucie myśląc o formach finansowania tegoż samochodu. I nie mówię tutaj o wynajmie, tudzież wypożyczeniu, tylko o czy kupować za gotówkę, czy leasing, czy co z tym robić. Więc no, jesteśmy wszyscy zachwyceni. Zresztą Artur z ekipą jeździ jeszcze szybszą Teslą. Nie mieliśmy okazji się nią przejechać, ale jak jest jeszcze szybsza... Z jeszcze większym tabletem. To ja nie wiem, co to znaczy jeszcze szybsza. No to już musi być jakieś mistyczne doznanie. Pani się spojrzała na dźwięk kozy. Ale widziałeś, gdzie szukała kozy. Tam gdzieś te oczy. Co jest? To jest proste auto dla prostych ludzi. Tak. Dla dużych dzieci, to jest dla dużych dzieci. Przecież ta koza rozwala system. No już nawet bąk nas nie śmieszy, nie? Mam 15 sekund, żeby przenieść się do Porszaka. Idź. Ładnie to robię. 5, 6. Szybciej, baranie! A jest cały dzień na fotelu. Gdzie tam było? Mamy kluczyk do Porsche i mamy kartę paliwową na Orlen, co oznacza, że za darmo ją tankujemy. Podjeżdżamy na stację, bulimy tą kartą i odjeżdżamy ze stacji. Niczym Bonnie and Clyde. Będę się czuł, jakbym coś ukradł. Ale dziwnie, tu nie ma kamery sztaba. Kurde, okulary miałem zmienić, już nie jest tak jasno. Fajnie słychać z tyłu, to jest pewne. Fajnie słychać silnik z tyłu. Ale tutaj czuć dziury. W Tesli nie było czuć dziur. Ale powiem ci, że czochla. To jest twarde zawieszenie po prostu. Weź tu skręć klimę, mam 29 stopni. Fajnie, ja trzymam kamerę. Weź się gotuję w tym gównie. Dobra, czekaj, skręcam. Boże, jak tu się klika. Za późno. Co powiedział? Jedź powoli. Klamer miał coś miłego powiedzieć o Porszaku. Wiem, jak się czuł Dawid Hasselhoff. Jest, to znaczy, o Boże, to jest Splendor może jest Blitz. Znaczy nie, to jest fajne, bo ten samochód jest taki surowy. Tak, no. I może się podobać, to jest po prostu no surowy tak. Samochód. Trzyma nie? się drogi, to prawda, no. To auto jest przeciwieństwem właśnie Tesli, którą jeździliśmy. To jest ktoś, kto lubi analogiczne zegary, surowość, skrzypiący fotel, poczuć trochę skórę, no i dźwięk. Dobra, jeszcze kilka będziemy na Narodowym, ale już widzę. Ja myślałem, że to jest większe z zewnątrz. Ty, no nie wygląda na duży. Yeah. Będzie ładnie, pokrywamy. No, po przyciśnięciu przycisku sport. Nie przekonuję się. Lekko zmieniam zdanie przekonuję na temat się. Chociażby dźwięku. 19.51, czyli 8 godzin. Jestem turbo głodny. Próbujemy podjechać gdzieś pod jakąś restaurację, żeby nam przynieśli. Co tam się dzieje? Ale zobacz, to są miaty, jakie ładne. Pozdrawiamy chłopaków z miat. Miata. Kubuś, mamy do was ogromną prośbę. Podejdźcie do chłopaków z tych miat, my nie możemy wyjść. I zapytajcie się, czy możecie, że mają super fury, czy możecie ograć kilka, bo robimy materiał o fajnych furach. I zróbcie taki przejazd 3 razy po kole. Fan Club Miata to jest przecież Szymon Chałupka, nasz serdeczny kumpel. To jest główny maniak miata, Team Poland. No i teraz tak, no zrobiliśmy się znowu głodni, ale chcemy wziąć sobie kilka zapasów na noc, więc żeby nie wysiadać z samochodu, jedziemy do sklepu, no coś jak drive-thru po prostu i zamawiamy produkty, żeby nam ktoś to przyniósł do samochodu i to nie będzie Arci, mamy taką nadzieję. Powiem tak, akcja Carrefour została, że tak powiem, nie zażegnana, tylko porzucona, tak? Prawie lekko podtopiona. W ferworze tego wszystkiego nikt nie wpadł na to, że Carrefour jest o 22. Więc
To było w ogóle bez sensu, tak? Ciśniemy na stację, tak jak mówiliśmy na początku, że dozwolone jest szybkie ściać na stacji, tak? Żeby nie robić wiochy, więc jedziemy po prostu na stację. Dobra, jesteśmy. Wychodzimy, sikamy i wchodzimy. Tak, 21:55. Więc czas leci jak wózki na faureli. Pozdrowienia dla tych, co na karuzeli. Jesteśmy pod McDonaldem i nie potrafimy na niego wjechać. Dobra, jedziemy naokoło, nieważne, po prostu już ten. To ty pierwszy zamawiaj. Ty pierwszy, bo mi coś dojdzie. Dobrze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę bardzo. Ja bym poprosił podwójnego wieśmaka. Zostawię? No. Policzone? Tak. Cola Zero, czy jest? Jest, jak najbardziej. Poproszę. Dużo? Tak jest. Co dalej? Do tego, proszę pana, tą kanapkę z tym chickenem, co tu się wyświetla, to wszystko. Dzięki. A, sorry, nie, sorry. No, słucham. Dwie duże kawy, tak. Białe. To proponuję średnie, bo mamy po 5 zł. To weźmiemy. To weźmiemy. Dobra, dwie z mlekiem, tak? Tak. Średnia kawa, 5 zł. A duża 12,90? To dobrze nam pan powiedział, średnie trzeba brać. Mamy już wszystko gdzieś. Dziękuję, że nas nagrywasz, ale musimy jechać. Mamy zjeść. Wszystko gdzieś. To się rymuje, smacznego. Nigdy tak szybko nie zjadłem frytek, patrz, już nie mam. Tego robię, pa. Takiego jeszcze nie widziałem. Patrz, jaki kawał kury. Ale honey mustard strasznie kwaśny. Honey ocet mustard. O nie, dobra, już nieważne. Już jest po mnie. Wrócimy za chwilę, jak idziemy. Ale lepiej powiedz, tabuś. Jakie mądre głowy ustaliły plan na noc. Pierwszy był plan Tesla z kominkiem, ale stwierdziliśmy, że okej. Weźmiemy sobie cargo, bo panek ma cargo. Znaczy, żeby być szczerym, wzięlibyśmy tą Teslę, gdybyśmy już wcześniej ze mnie jechali, bo by się w niej dobrze z tym komikiem spało. Zresztą ale... tam komunikat zachęcał, spędź ze mną noc, coś takiego. Ale mamy materacę. Ale mamy materacę. I do tego jest potrzebny cargo. A panek ma... Dlaczego mówię cargo, a nie bus? To jest bus. Cargo mi się kojarzy z transportem morskim, Dlaczego się mówi cargo, a nie cargo? No bo w Polsce jesteśmy. Nie będziemy spali w żadnym osobowym samochodzie. Tak. Jest usługa z samochodów dostawczych. Tak. Busów, jak zwał, tak zwał. Cargo, tak. Zanaczyli kompetencje, bo już nie wiemy, jakie to cargo. I będziemy spali na pace, tak? No tak. No i to jest nasz plan. Zaraz wracamy i widzimy się w kolejnym aucie. 15 sekund, chłopacy stoją, patrzcie tu. Patrz tu, sztaba. Otwieramy auto. Nie, kurwa, nie. Dawaj. Panowie, sprintem. Oła. Kiedy liczysz? Ja... Taki start, a jest blisko. O, raz. Trzy, dwa, jeden. Jeszcze mam rękę. Gdzie ty wsiadasz? Tutaj. Przesuwaj się. Nie bądź na się odblokowałem na aplikacji. Ja pierdolę busem. Nie mogę się przesiąść. Będziesz sobie jeździł po parkingu, kurwa. Nie ma opcji, ja prowadzę busa. No nie, no nie ma opcji. Ja z tobą nie jadę, sztaba. Nie wysadzisz mogę mnie na kawie na Orlenie i se możesz jeździć au. Godzinę, kurwa. Au. O a, Boże, się oszukał? Co to jest ciasno. Trzymajcie się, pa. Przejdziemy na GoPro, dziękujemy. To koledzy chcieli przedstawić swoją decyzję. Jest 23:55. Postanowiliśmy, że wracamy do ciepłego hotelu. Czyli, w sumie standard. I tak chłopacy przepracowali 11 godzin. To i tak jest wielkie szapoba. 12 zaczęliśmy jeździć, więc... Zaczął no, się no, tak, to prawda, no musieli pojeździć się samochodem za nami. Więc mam wrażenie, że my i jeździliśmy samochodem. No nagrywali. To bardzo dobrze, ale my też nagrywaliśmy, czyli przez 1-1. Jeszcze cierpieliśmy te Katiusze, tak? Tłumacząc na ludzki, mają nas w grupie i idą spać do hotelu. Nie. Z Sebastianem nigdy byśmy się nie poddali. Nigdy! Byśmy was nie zawiedli. A wy macie jeszcze jeden problem. Musicie dojechać do miejsca. Zostajemy w busie, mamy materac, mamy lotki. Kuba, to tobie zdecydowanie chciałem podziękować za dzisiejszy dzień. Goli też widzę się bardzo starał. Sebastian, powiem ci, że to tak był bardzo udany tak. dzień. Trzymajcie się. Powodzenia, dajcie znać, coś napiszcie. Pokazacie. Co on robi w ogóle? Kuba, chodź tu. Pasz. Pa. Żegnamy. Dotykaj samochodu, dotykamy razem. Czekaj, nie mogę cię nagrać. Albo ty idź, no dotykaj. Policja pomyśli, że jacyś... Wolnięci. Wolnięci. Masz klucze? No tu są, w samochodzie.
12 godzin 7 minut temu rypnęło. 12 godzin? Połowa challenge'u. Dobra, następne 10 prześpimy, błagam. Przede wszystkim wycieraczki. Basen mi się świeci. Basen? Ty ma basen. Basen mi się świeci. Na niebiesko. O, Porsche. Do widzenia ci. Może jak będziesz miał 20 lat. Nie, to będziesz jeszcze droższy. Może autobus. Ale ja autobus. Ale stoi. Kurwa. No co kurwa? Stoję, nie? Widziałeś go? Tak, jest duży. Ty tak zapierdalasz, no przecież jest mokro, kurwa, ziom. Ślady 50. Ale na niebie, że go ma hamulce, jeszcze nie zahamowałeś. No jak to jeździsz, to jak ty tym jeździsz? Bo nigdy busem nie jeździłem. To okłamałeś wszystkich? Nie, tylko dlaczego? Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Aha. No możemy tu wbić się, bo tu są dwa miejsca wolne, nie? Albo tam, na samym rogu. Obieg monitorowany, coś, kurwa. Płatność w kasie lub... Patrz, tam jest kamera, oni będą wszystko k***a widzieli, jak mu się rozkłada. Dobra, to wyłącz kamerę, musimy to teraz zdecydować, nie? Bo to... No, kochani, decyzja mogła być tylko jedna. Godzina zerowa, 35. Zmieniliśmy parking. Powiemy wam na miejscu, bo naprawdę. Ja skupiony jestem, tak pioszę jak 5 zł. Bo jestem zesrany. Ja pierdolę. Nie, to nie się... Znaczy, ja ci od razu chcę przysiąc za to kłamstwo. Ja nigdy z tą już do auta nie wsiadę. Firmowym busem jechałem. Kurwa. Co? Dobra, stój tak. Okej, dobra, jest zaparkowane. Tak, parking na stacji. No jest zmęczenie. Na chuj zmęczenie. Kramer jest zmęczony tym, że ja prowadziłem busa przez 16 km. Powiedziałeś, że kierowałeś busami, a później przyznałeś, że pierwszy raz jedziesz. No, ale bardzo fajnie się jedzie, tak wiecie, jak rzadko człowiek jeździ busem, kiedy jedziesz w nocy, kiedy deszcz pada. Pierwsza 18. Plan jest bardzo prosty. Idziemy na paczkę, na pakę i szykujemy sobie spanie. W ogóle jak się nie będę przebierał Pobrałem sobie ciepłe ciuchy, ale po prostu się tak pół chyba położę. Najpierw rozłożymy sobie stół. Wieszamy? Czy jutro? Jutro, ja dzisiaj nie gram. Chociaż... Dzisiaj nie gramy, to był żart. Lecimy pompką materacyk. Właśnie odkryłem lifehack w sumie. Do worka na śpiwór wsadzę bluzę i będę miał poduszkę. A to po co wsadzę bluzę do worka? Nie możesz bez worka? No nie, bo bluza się tak rozczłapie. A worka na śpiwór się nie rozczłapie. Jaki jest plan, bo jestem jakiś zestresowany. No ja też muszę się rozłożyć, nie? Jak się rozłożyć? Nie, coś tu położyć, żeby spać. Jak się dwójkę ze ziemi przebrać, to nic z tego nie wyjdzie. O kurwa. To było twoje przebranie się? Jaki zimny materac. Bo go pompowaliśmy zimnym powietrzem. Zębów nie myję, się nie myję. Ja pierdolę, jaki ziom, życie koczownika. Jechał Porsche, jechał nową Teslą. Życie koczownika jest trochę ciężkie. I tu ludzie śpią. Skoro dwie osoby leżą, to która godzina? Ty ziomy, bo wy musicie też pamiętać o takiej jednej ważnej rzeczy, że nie można spać w samochodach punka, nie? To jest zrobione po prostu pod film, tak? Żeby można było przeprowadzić ten 24 godzinny challenge, ale nie jest tak, że wy sobie wynajmiecie busa i możecie sobie w nim spać, bo nie można. Dobra, to do jutra, do rana. 6.12, jest tak zimno. Śpi w śpiworze, w szapce. Osoba śpi. Ja się w nocy ubrałem w kurtkę, stary. Mnie obudził deszcz, twoje chrapanie. Ja pierdolę, ja w ogóle tu nie śpię. No kurczę, powiem wam szczerze, średnio wyspany budzik mnie już obudził. Jak tam u was, chłopaki? Mam nadzieję, że okej, u mnie troszkę twardy materac, więc tak średnio było, ale... No dawaj, bo to już trzeba nagrywać relacje. Co ty jesteś uśmiechnięty? Nie, kurde, powiem wam szczerze, że za gorąco to było w tym pokoju, więc zatworzyłem okna. Trochę taki zmęczony jest. Oj, nie światło. Ale nie było źle, tylko w sumie zdałem sobie sprawę po rozmowie z Arturem, że mi było zimno, a ja ubrałem mokrą kurtkę taką. Może nie była aż tak mokra, ale taką mokrą. Właśnie po co tu stoję? Trzeba iść do kabiny i się włączyć. Mówili, że zmarznięci chcieli herbatę, będą mieli herbatę. Idziemy ich budzić, bo może zasnęli. O kurwa chata! Panowie, herbatka. Hello from the other side! Mówiliście, że jesteście zmarznięci. Ty możesz wejść do nas. Ale wy ładnie tutaj widzę gierki.
Kurczę, ja ci kręcę. Siemanko, jak dobra, to już Kuba nagrywa te łóżki. Z racji tego, że Arci przyszedł do nas z kawą, to była herbata, to my też się wdzięczymy takim artystyczną częścią tego wyjazdu, nie? Rozrywkową, sztaba. Dobrze, koledzy, o, podwójne espresso, turniej w darta. To zajmie pierwsze miejsce, dostaje potrójne espresso, drugie miejsce podwójne espresso, a trzecie miejsce... Espresso. Jak Worms, jak będziesz rzucał. To a jest... to należąco. To o to ci chodzi tak, tak? Co trzy rzuty wypadają, podkreśliliśmy, resetuje się, sprzęt nie działa. Dlatego stwierdziliśmy, że to jest taki all in. Czyli każdy ma trzy rzuty. Wszystko na jedną kartę. Sumujemy je analogowo. Nieważne, co się wyświetli, no po prostu dodamy tam. Kto wygrał, ten wygrał. Kto przegrał, ten przegrał. No dobra, dawaj. Zaczynaj. Uwaga. Kurde. Dobrze, zero. Zero. No, nie możemy. Jest analogowo. Zero. Patrzcie, jak torpeduje. I to jest cały ziom. Zakłada mi to tyłem naprzód. O, właśnie chciałem to powiedzieć. Teraz to miało być moje zdanie. No i zaraz zacznie udawać, że nawet nie wie, że jest różnica. Aj. Jest. Kurde, 15. No to już może być blisko wygranej. Poczekaj, poczekaj, sztaba. Dobrze. O, jest! 15! 15, zostaw! Podwójna! Została na pijes! Jest na 15! Jest! Zabarę mi serdecznie na 15! Jest dobre! Ty! Ale rezonans! Ale dobre! Ale dobre, ale dobre, jadą! Jadą świry, jadą świry, jadą! No i ekipa jedzie Seatem, który z nami jest cały czas. Zaraz sobie pomyślicie, że tylko można wziąć Porsche, Ferrari, Aston Martina, Tesla i po prostu samochody, które zrywają czaszkę. Ale wbijcie sobie w aplikację Panka, są różne grupy, Out, Comfort, Comfort Plus, Eco. No i tam znajdziecie też standardowe, osobowe auta. Jedne są tańsze, drugie droższe. Dla każdego coś dobrego. Pojechaliśmy trochę za miasto, ale skoro mamy gratis olcu kartę, to czemu by nie dotankować? Już wam pokazywałem wcześniej, do kluczyka dołączana jest karta paliwowa flota Orlen. Akurat my taką mamy, więc idę, rozliczam się, pinik jest z tyłu i tyle. Karta jest, wszystko jest gotowe. Po raz pierwszy mogłem wyjść i nie chce mi się siku. Luksus. O, ale zaraz i tak wrócę, bo tu jest zimno, tam przynajmniej można było włączyć ogrzewanko. Auto, które zrobiło na ciebie największe wrażenie. Tesla. To samo pytanie, Tesla. Masz 5 sekund na odpowiedź, auto, które zrobiło na tobie największe wrażenie. Tesla. Tesla. Nie jechałem jednym samochodem, który tutaj był do wypożyczenia. Samochód, który jest królem internetu, Multipla. I chyba będę musiał jeszcze się karnąć Multiplą. A jestem bardzo szczęśliwy, że to już jest ostatni raz, który z tobą będę jeździł, naprawdę. Już tak podjąłem tą decyzję. W komentarzach ludzie będą pisać, żebyś dalej ze mną jeździł. To jak moje miejsce w ekipie 5 sposobów na to nagranie oddaję randomowej osobie z komentarzy. Trzymajcie zapraszam, się. Zapraszam. Trzymajcie się, pamiętajcie, dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Kod macie w opisie, aplikację, link też wam damy. Wszystko będziecie wiedzieli, jak to dobrze wygląda, to niebo i pałac kultury. I moja ciemna twarz, pa!